Witajcie! Zapraszam na kolejny film z nowej serii o budowie systemu automatycznego nawadniania trawników. W poprzedniej serii pokazałem Wam, jak zbudować system od projektu po montaż i regulację zraszaczy. Filmy znajdziecie na moim kanale na YouTube. W nowej serii, w osobnych odcinkach, dokładnie omawiam poszczególne etapy budowy systemu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w automatyczny sposób uzupełniać wodę w zbiorniku na deszczówkę. Zapraszam do odcinka. Zbiornik na deszczówkę. Temat bardzo popularny wśród osób budujących system automatycznego nawadniania trawnika. Nie tylko z tego względu, że możemy otrzymać dofinansowanie na to rozwiązanie, ale również dlatego, że podczas budowy domu czy modernizacji starego w jakiś sposób musimy zagospodarować wodę opadową. Jednak czy pojemność zbiornika wystarczy nam na podlanie naszej trawy? Tu należy przejść do liczb. Zalecana dawka opadowa w Polsce, czyli ilość wody, jaką potrzebujemy do nawadniania naszej trawy, to 5 mm na metr kwadratowy. Czyli na metr kwadratowy potrzebujemy 5 litrów wody. Jeżeli mamy trawnik 10 metrów, potrzebujemy 50 litrów wody, 100 metrów to 500 litrów wody, a 1000 metrów trawnika potrzebujemy 5000 litrów wody, czyli 5 metrów sześciennych. I teraz w zależności od tego, jakiej wielkości mamy zbiornik, możemy zobaczyć, na jaki okres wystarczy nam zgromadzona woda. A co jeśli przez dłuższy okres nie ma opadów? To będzie tematem dzisiejszego filmu, czyli w jaki sposób uzupełnić wodę w zbiorniku w sposób automatyczny, aby starczyło nam na cykl podlewania. Przedstawię Wam, w jaki sposób możemy to rozwiązać przy użyciu takiego oto wyłącznika pływakowego. Wodę w zbiorniku możemy uzupełnić z dwóch źródeł. Może to być przykładowo woda z sieci, czyli woda z kranu, lub możemy też uzupełniać wodę w zbiorniku na przykład ze studni. Jedno i drugie rozwiązanie możemy rozwiązać przy użyciu tego wyłącznika pływakowego. Wiele osób pyta i szuka rozwiązań na zasilanie systemu, przełączanie w sposób automatyczny pomiędzy zasilaniem z wodą z sieci, a zasilaniem ze zbiornika na deszczówkę i w przypadku, gdy nie mamy wody w zbiorniku na deszczówkę, żeby system automatycznie działał zasilany wodą z sieci. Ja nie jestem fanem tego rozwiązania, a z tej oto prostej przyczyny. Jeżeli projektujemy system automatycznego nawadniania, to podstawowe parametry, jakie nas interesują przy projektowaniu systemu, to jest wydajność źródła wody i ciśnienie, jakie mamy do dyspozycji. I teraz projektując system pod pompę, którą mamy w zbiorniku na deszczówkę, mamy pewne parametry i nie jest powiedziane, a nawet w drugą stronę bardzo rzadko się zdarza, żeby takie same parametry zagwarantowało nam źródło wody z sieci. Dlatego ja uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest projektowanie systemu pod jedno źródło. W tym przypadku, jeżeli mamy zbiornik na deszczówkę, czyli będzie to ciśnienie i przepływ wody, jaki nam daje pompa zamontowana w zbiorniku na deszczówkę, a w sposób automatyczny możemy uzupełnić braki, jeżeli tej wody nam zabraknie w zbiorniku na deszczówkę, wodą z sieci. W pierwszej opcji pokażę, w jaki sposób podłączyć wodę z sieci, aby w automatyczny sposób uzupełniała nam wodę w zbiorniku. Użyję do tego wyłącznik pływakowy. Jest to standardowy wyłącznik, który zanurzamy w zbiorniku na deszczówkę. Ja mam tutaj akurat wyłącznik z 10-metrowym przewodem. W zestawie z tym wyłącznikiem mamy taki obciążnik, który montujemy na przewodzie. Ja to za chwilę zrobię. Wyłącznik pływakowy podłączony jest do trzyżyłowego przewodu. Jest to wszystko te hermetycznie zamknięte w takiej puszce. Natomiast mamy trzy przewody.
W jaki sposób podłączamy taki wyłącznik pływakowy? Na jakiej zasadzie taki wyłącznik pływakowy działa? W środku mamy kulkę, która w zależności od położenia tego pływaka załącza bądź wyłącza, zwiera bądź rozwiera obwód. Ona działa w ten sposób, że jeżeli mamy w dole pływak, to kulka jest na dole. Jeżeli podejdzie nam do góry, to kulka spada, no w sumie też na dół. Cały czas grawitacyjnie kulka opada w dół i przełącza wyłącznik. I teraz w jaki sposób ma działać automatyczne dolewanie wody do zbiornika? Załóżmy, że mamy pompę, niech to będzie nasza pompa, którą mamy zanurzoną na dnie zbiornika na deszczówkę. Mamy pewien poziom wody, który wykorzystujemy do podlewania trawnika. Załóżmy, że pompa pracuje, nawadnia nam trawę i opada poziom wody. Wyłącznik pływakowy montujemy na takiej wysokości w zbiorniku, aby poziom wody w zbiorniku nie spadł nam poniżej poziomu zasysania wody przez pompę. Czyli niech to będzie ten poziom. I teraz mamy pewien poziom wody w zbiorniku na deszczówkę. System działa, poziom wody spada i dochodzi do pewnego momentu, gdzie wyłącznik załącza nam elektrozawór, który dopuszcza nam wodę z sieci. Uzupełnia nam poziom wody w zbiorniku, aby wystarczyło nam na cały cykl podlewania. Jeżeli dojdzie do pewnego poziomu, tutaj w zależności od tego, na jakiej wysokości zamontujemy ten obciążnik, na takiej różnicy poziomu będzie działał ten pływak. Jeżeli to będzie dłuższa odległość, to ramię będzie dłuższe, w związku z czym poziom wody będzie większa różnica poziomu wody. No załóżmy, że mamy taka różnica poziomów nam wystarczy. Czyli w momencie, gdy spadnie nam wyłącznik, załączy nam wodę z sieci, poziom zacznie się uzupełniać do pewnego momentu. I w tym momencie, jeżeli poziom wody będziemy mieli na tej wysokości, wyłączy nam się elektrozawór, czyli woda z sieci przestanie być uzupełniana. W związku z czym mamy odpowiednią jeszcze przestrzeń w zbiorniku na deszczówkę, na wodę opadową z deszczu. Teraz w jaki sposób podłączamy ten wyłącznik pływakowy? Potrzebujemy miernik, ponieważ wyłącznik zakończony jest trzema przewodami. Jaka pozycja wyłącznika nam zwiera kable, czyli zamyka obwód. Obwód musi się zamknąć, czyli przewody muszą się zewrzeć w momencie tego położenia wyłącznika pływakowego. Wtedy elektrozawór zacznie nam się załączy i zacznie nam dopuszczać wodę do zbiornika. Czyli w tej pozycji musimy mieć obwód zamknięty. Są trzy przewody. Brązowy to jest przewód główny. Natomiast dwa, czarny i niebieski w tym przypadku, są to w zależności od położenia przewody, które rozwierają bądź zamykają bądź otwierają obwód. I sprawdzę teraz przy tym położeniu, który przewód da nam zamknięty obwód. Czarny nie, niebieski. Proszę bardzo, teraz mamy zamknięty obwód. Teraz nam się otwiera. Czyli w tym momencie będzie się elektrozawór wyłączał, jeżeli podłączymy pod brązowy i niebieski, a schodząc w dół, będzie się nam się woda kończyła i otworzy nam się w tym momencie elektrozawór i zacznie uzupełniać wodę z sieci. Czyli żeby system prawidłowo działał, potrzebujemy wykorzystać niebieski i brązowy przewód. Pokażę teraz na schemacie, w jaki sposób podłączyć elektrozawór, aby automatycznie uzupełniał nam wodę w zbiorniku. Zacznę od części hydraulicznej.
Mamy tutaj na niebiesko zaznaczone rury. Rura zasilająca, uzupełniająca zbiornik wodą z sieci i druga rura, która zasila nam system nawadniania. To tutaj jest to zbiornik na deszczówkę i tak naprawdę na tym się elementy hydrauliczne kończą. Przejdę teraz do części elektrycznej. Mamy tutaj elektrozawór, mamy wyłącznik pływakowy i mamy sterownik. W jaki sposób teraz podłączamy? Jak pokazywałem przed chwilą, wykorzystujemy dwa przewody od wyłącznika pływakowego, przewód brązowy i przewód niebieski w naszym przypadku. Podłączamy nasz elektrozawór w sterowniku, w miejsce, gdzie podłączamy zasilanie. Tak jak wiecie z moich wcześniejszych filmów, przy elektrozaworach 24V nie ma znaczenia, gdzie jest plus, a gdzie minus. Także jeden z przewodów wpinamy w jedno z wejść w sterowniku, gdzie podłączamy również zasilanie w to miejsce. Natomiast w drugie miejsce podłączamy jeden z przewodów od pływaka. Drugi przewód z pływaka łączymy z drugim przewodem od elektrozaworu. W jaki sposób to działa? W momencie opadania poziomu wody w zbiorniku na deszczówkę obwód się zamyka, uruchamia nam elektrozawór i woda z sieci zostaje uzupełniana, zostaje dolewana do zbiornika na deszczówkę. W momencie osiągnięcia ustawionego poziomu wyłącznik pływakowy rozłącza obwód, elektrozawór się wyłącza, zamyka i woda przestaje być dolewana do zbiornika. Tutaj mamy pompę do nawadniania, do systemu automatycznego nawadniania. To, o czym wspomniałem wcześniej, czyli w takiej sytuacji, gdy zastosujemy pompę, to pod nią projektujemy nasz system, dobieramy ilość zraszaczy na sekcji i daje nam to gwarancję stałego ciśnienia, stałego przepływu, niezależnie od pory dnia czy nocy. To jest podłączenie uzupełniania wody wodą z sieci. Natomiast jeżeli byśmy chcieli uzupełniać zbiornik na deszczówkę przykładową wodą ze studni, to zamiast elektrozaworu montujemy zwykłą pompę do wypompowywania wody. Pompę zanurzamy w studni i działa to w ten sam sposób, czyli w momencie, gdy poziom wody w zbiorniku na deszczówkę nam opada, pompa się załącza i woda ze studni zostaje dolewana do naszego zbiornika na deszczówkę. Jest to bardzo prosty sposób na uzupełnianie wody. Działa to w pełni automatycznie i daje nam gwarancję, że starczy nam, w zależności od tego, jak ustawimy wyłącznik pływakowy, że wystarczy nam zawsze wody na dany cykl nawadniania. To byłoby na tyle w tym filmie. Jeżeli ten film jest dla Was wartościowy, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału. A jeżeli nie widzieliście wcześniejszych filmów z budowy systemu automatycznego nawadniania trawnika, to również zapraszam na mój kanał na YouTube. Do zobaczenia przy kolejnych filmach.